Magiczne przesłanie od wróżek. Zobaczmy, co powiedzą nam dzisiaj anioły na ten tydzień od 1 listopada do 7 listopada, czyli na pierwszy tydzień listopadowy. Zobaczmy, co teraz w tym tygodniu jest dla nas ważne. Co sugerują nam właśnie anioły. Magiczne przesłania od wróżek to talia kart dr Doreen Virtue. Karta, która wypadła mi dzisiaj przy tasowaniu kart, to ta karta. Anioł, który siedzi w ogrodzie, przy pięknych roślinach, kwiatach, w naturze, który napaja się pięknem natury. Również symbolika tej karty, kolor zielony, mówi o harmonii z naturą. Wegetarianizm. Nowe nawyki żywieniowe sprawią, że będziesz mieć więcej energii, lepsze zdrowie. Zwiększy się jasność Twojego umysłu i wzmocni zdolność urzeczywistniania marzeń. Czyli odżywiaj się dobrze. Odżywiaj się tym, co ofiarują Ci dary natury. Widzimy na tej karcie to, co daje nam natura, jest bezcenne. Zobaczmy, co mówi książeczka na temat tej karty. Wegetarianizm. Nowe nawyki żywieniowe sprawią, że będziesz mieć więcej energii, lepsze zdrowie, zwiększy się jasność Twojego umysłu i wzmocni zdolność urzeczywistniania marzeń. Wróżki wiedzą, że płody ziemi są najzdrowszym pokarmem i najbardziej naturalnym sposobem życia. Posłuchaj mądrości wróżek i jedz wiele jarzyn, owoców i orzechów. Ta karta stanowi potwierdzenie Twoich rozważań nad przejściem na wegetarianizm czy nawet weganizm. Zmiana wzorców żywieniowych zaowocuje pozytywnymi skutkami. Zwiększy się jasność Twojego umysłu oraz zdolności psychiczne. Będziesz także mieć więcej energii. Poproś wróżki o wsparcie, a one chętnie Ci pomogą. Możesz nawet prosić je o obfite zbiory. Dodatkowe znaczenie tej karty. Twoje zmartwienie dotyczące zdrowia lub zachowania jest związany ze sposobem Twojego odżywiania. Wyeliminuj ze swojej diety chemikalia. Poddaj się oczyszczaniu organizmu. Módl się przed jedzeniem.
Dowiedz się więcej, poczytaj, spytaj dietetyka, weź udział w kursie na temat prawidłowego zbilansowania Twojej diety i jedzenia większych ilości warzyw i owoców. Jedz surową żywność. Zachęcaj swoje dzieci do jedzenia warzyw i owoców. Kochani, nie dla wszystkich oczywiście przejście na wegetarianizm czy weganizm jest tutaj odpowiednim tematem. Ale mamy różnorakie znaczenie tej właśnie karty. Na przykład przemyślmy zmianę swojego odżywiania. Jedzmy więcej warzyw, owoców, mniej chemikaliów lub słodyczy. Karta mówi to tylko o tym, byś przemyślał, przeanalizował swój własny sposób odżywiania. Być może również odżywiania Twoich dzieci. By odżywiać się zdrowiej. Także zwróćmy uwagę to, co jemy codziennie, czego być może jemy w nadmiarze, co nam ewentualnie szkodzi lub powoduje nadwagę. Następnie pokażę Państwu klucze anielskie. Wyciągnę 5 kluczy anielskich z talii pod tytułem Klucze anielskie Silke Bada i zobaczmy, co podpowiedzą nam te klucze anielskie na obecny tydzień. Pierwsza karta, która mi wypadła, to bądź uprzejmy. Bądź uprzejmy do swoich przyjaciół, dla swoich pracowników, współpracowników, dla swojego otoczenia. Proś, a będzie Ci dane. Czyli proś o pomoc. Nie wstydź się tego, jeśli potrzebujesz wsparcia i pomocy. Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Czyli jesteś szczęściem dziecka. Doceń to. Ciesz się z tego. Żyj w zgodzie z samym sobą. Czyli pokochaj siebie samego i żyj w zgodzie z tym, co jest dla Ciebie ważne. Żyj w zgodzie ze samym sobą. Bądź kreatywny. Kochani, takie wskazówki dostaliśmy dzisiaj od aniołów na ten właśnie tydzień. Proszę, zwróćmy wszyscy uwagę na odżywianie, na to, jak się odżywiamy, czy odżywianie nasze jest zdrowe. Również cieszmy się ze swojego szczęścia. Prośmy o pomoc, jeśli czegoś potrzebujemy, lub prośmy o coś wszechświat, co chcemy otrzymać. Bądźmy dla wszystkich uprzejmi, mili, serdeczni, przyjaźni. Żyjmy w zgodzie z samym sobą, ze swoimi priorytetami. I bądźmy kreatywni. W tym tygodniu te sprawy są ważne, ponieważ podpowiadają nam takie tematy właśnie anioły. Dziękuję serdecznie, że odwiedzili Państwo mój kanał. Proszę o lajki w górę, o komentarze. Proszę również o nowe subskrypcje, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami. Na wróżby indywidualne zapraszam Państwa poprzez kontakt e-mailowy.
Mój e-mail znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem i zawsze w komentarzach. Mój e-mail to loelia.orakel@gmail.com. Zapraszam Państwa na wróżby osobiste, indywidualne. Dzisiaj żegnam się z wszystkimi. Życzę Wam wspaniałego tygodnia i do usłyszenia już wkrótce.